Nazywam się Maciej Piotrowski, urodziłem się w 1989 roku, więc jestem rówieśnikiem III Rzeczpospolitej. Natomiast mój dziadek, Aleksander Sola, budował jej fundamenty, walcząc z Solidarności i tworząc pierwsze wolne samorządy. Nazywam się Sola Aleksander, mam 82 lat, urodziłem się w 1932 roku. Słyszałem, że dziadek był przewodniczącym pierwszej Rady Miejskiej w Poniatowej. Jak ta sprawa wyglądała? No tak się złożyło, że byłem. Po wyborach do Sejmu, po pewnym czasie, Wałęsa utworzył koalicję z SD i ZSL-em i praktycznie władza w państwie wpadła w ręce Solidarności. Ale w terenie działo się po staremu. Działały rady narodowe, co prawda, w takiej powiedzmy gminie był naczelnik, urzędnik mianowany przez wojewodę, podobnie jak wojewoda przez premiera oraz była Rada Narodowa. Rada, tak jak we wszystkich innych wyborach, powiedzmy do Sejmu, listy tworzyły się pod patronatem partii. Nikt bez rekomendacji partii nie mógł się na taką listę dostać. Były tak zwane miejsca mandatowe i pozamandatowe. Nie zdarzyło się nigdy i nigdzie, żeby ktoś pozamandatowego miejsca, choć nawet też typowanego przez władzę, dostał się. Dlatego też były one zdominowane przez władzę i władzy służyły. Podobnie do reszty, jak wcześniejsze związki zawodowe działające na zakładach pracy, nie broniły interesów pracowników, ale były wyciągniętym ramieniem partii. Więc jeśli już w kraju władza dostała się w ręce Solidarności, działacze, ludzie w ogóle zaczęli myśleć, że trzeba przejąć władzę w terenie. Zarówno Solidarność, jak i Komitety Obywatelskie nalegały, aby Sejm ogłosił wybory do samorządów. I tak się stało. W czerwcu 90 roku miały nastąpić wybory do niezależnych, prawdziwych samorządów. I również tu zaczęliśmy dużą pracę, agitację, plakatowanie, zebrania. Dotarliśmy do każdej wsi, do każdego domu. I wybory te, tak u nas, jak i w innych miejscach w kraju, na różnych szczeblach, osiągnęły nadzwyczajne wyniki. W Poniatowej na 24 radnych, 18 było z Solidarności, rekomendowanych przez Komitet Obywatelski, a tylko 6 spoza tego. Choć i w tej szóstce nie było jakichś, powiedzmy, byłych działaczy komunistycznych. Nie mieliśmy, nowa rada, doświadczenia w działalności, bo z reguły byli to pracownicy zakładu, solidarnościowcy z Predom Eda w Poniatowej, nauczyciele, lekarze, ale nikt z tych ludzi nie miał styczności z poprzednią władzą, z poprzednią działalnością rad. Szło nam to trudnie, ale nabieraliśmy doświadczenia i robiliśmy, co mogli, aby tę władzę przejąć i jakoś ją zagospodarować. Takie przykłady. Między innymi postanowiliśmy zmienić zaraz na początku nazwy ulic, które nam się nie podobały. I tak na przykład ulicę Rewolucji Październikowej zmieniliśmy na Modrzewiową, ulicę 22 lipca na 11 listopada, w ulicy 1 maja były opory, no i daliśmy temu spokój, jeszcze była w miarę do przyjęcia. Innych typowo socjalistycznych ulic w naszym
miasteczku nie było. W tym czasie szkoły były utrzymywane z budżetu państwa. Natomiast przedszkola, żłobki przeszły pod jurysdykcję, pod finansowanie samorządu. I tu podam przykłady. Mieliśmy w Poniatowej 4 przedszkola. Były jeszcze przedszkola w terenie, na wsi i był żłobek. Ponieważ utrzymanie dziecka w przedszkolu zaczęło rodziców więcej kosztować, dużo ludzi się wycofało z przedszkola, ze żłobka, rosło bezrobocie, ludzie nie mieli pieniędzy, a mieli więcej czasu. I w tych 4 przedszkolach poniatowskich było obłożenie na 40%. A obsada personelu była pełna. No i były również związki zawodowe, i to te nasze związki zawodowe. I słusznie broniły swoich pracowników, broniły obsady. A utrzymanie było kosztowne i trzeba było coś z tym zrobić, choć nie bez dużych oporów. I tak z 4 przedszkoli zorganizowaliśmy 2. Były wtedy obłożone na 80%. Był wielki głód mieszkań w mieście. Kilka lat tych po stanie wojennym nic się nie robiło, nic nie budowało, a wiadomo, ludzi przybywało, potrzebujących przybywało. Mieliśmy wielki nacisk na komunalne mieszkania, no ale cóż, można było podzielić tylko to, co ktoś zwolnił. Uzyskawszy pieniądze, postanowiliśmy nadbudować jeden z bloków na ulicy 11 listopada, byłej 22 lipca, i kilka mieszkańśmy uzyskali. Teraz postanowiliśmy jakoś wzbudzić prywatną inicjatywę. Przy ulicy 1 Maja i na Łęczowskiej zaproponowaliśmy budowę kiosków, takich pawiloników drewnianych dla handlujących, dla usługujących, żeby nie stali ze szczękami, żeby nie stali na stołach na mieście. Szybko to zostało zagospodarowane. Okazało się, że potrzeby są coraz większe. Trudności finansowe były wielkie, bo małe zakłady padały, więc i podatków było mniej, i podatków od nieruchomości. Trzymała jeszcze Eda, ale Edzie coraz bardziej się źle powodziło, coraz mniejsze wpływy były. Ale najważniejsze to, że rozpoczęliśmy tę działalność samorządową, pomałuśmy nauczyli się współrządzić i tak powstały pierwsze te struktury, pierwsze przełamane lody do 1994 roku. W 1994 roku wiadomo była już drugie wybory do samorządów. Już tam się wszystko trochę inaczej układało. No, Solidarność, można powiedzieć, trochę straciła popularność ze względu na to, że zamiast ludzie uważali, że po zmianie władzy od razu będzie lepiej, no a niestety nie było, było gorzej. I takśmy dobrnęli do końca kadencji. Bardzo skromnie gospodarowało się w Radzie. Nie było żadnych, jak pensje burmistrza i wiceburmistrza były niewygórowane. A jeszcze zaznaczę, że burmistrzem został przez Radę wybrany Tadeusz Tyszkiewicz, zastępcą Jadwiga Górniak, działaczka Solidarności z zakładu.
Tadeusz Tyśkiewicz, nauczyciel z miejscowej szkoły. W 1994 roku, już miałem 64 lata, postanowiłem nie kandydować do rady, przejść na emeryturę. No i w tym punkcie skończyły się moje przygody z nowo tworzącymi samorządami.